Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 20 odcinku z serii King's Bounty Wojownicza Księżniczka na moim kanale. Pierwsze co zrobimy, to zapiszemy sobie tą grę, ale... zapiszemy ją gameplay... kurde... Gameplay 2, to będzie taki roboczy save, gdzie będę sobie zapisywał różne moje mądrości. Alchemia. Nie, tutaj magię zniekształcenia sobie wezmę na ulepszenie. Dobra, przyspieszenie na pewno. Oleista mgiełka. Na pewno. Spowolnienie. Kamienna skóra. Precyzja. Łapka raczej nie. O, zwierciadło bólu na pewno. No i już tutaj. Dobra. Mamy jako takie siły. Lądujemy. Idziemy wbić exp. Miejmy nadzieję, że padnie mi trochę doświadczenia. O, czy coś tu może strzelać? Nie. Tutaj nic na szczęście nie może strzelać. O, jeszcze tutaj mogę sobie ulepszyć. Dobra. To zaczynamy. Oczywiście... pierwsze co, to będziemy wykopywali skarb. Bo no, skarby będą nam potrzebne po prostu teraz. Z prostego powodu nie mam w ogóle złota, mam aż 0 sztuk złota. 0, rozumiecie? Nic. Nul. Absolutnie nic nie mam, dlatego muszę... w trakcie bitew będę musiał... troszkę poużywać tej umiejętności smoka polegającej na wykopywaniu skarbów. No to tyle dobrze, że chociaż oni są tylko trochę silniejsi, a jak widzę, nie zmienił się system, który oblicza siłę przeciwnika. Cholera, znowu tak daleko. Dobra, wężami to ogarnę. Tak jak mówię, nie zmienił się, jak widzę, system, który oblicza siłę przeciwnika, czyli nie bierze on pod uwagę many, czarów i tego typu rzeczy. Bierze pod uwagę tylko i wyłącznie statystyki jednostek, które biorą udział w bitwie. No a to dobrze. Bo dzięki temu przeciwnik, który jest trochę silniejszy ode mnie, jest de facto na takim samym poziomie jak ja. Bo ja mam czary, a on nie. To jest oczywiście troszkę nie fair i w ogóle. Ale bądźmy szczerzy. Życie często jest nie fair. Dobra, tu mamy wykopane dwa skarby, czyli mogę je sobie spokojnie zebrać. Którymi jednostkami jeszcze nie wiem. Wiem na razie, że muszę tutaj sobie zabezpieczyć sytuację. Te węże, powiem wam, całkiem dobra jednostka. Całkiem mocne są. Święty gniew, oczywiście na węże. No nie wiem, jak węże mogą... odczuwać jakikolwiek święty gniew. No ale dobra, załóżmy, że to takie węże czarodziejskie, jak większość rzeczy w tej grze. Dobra, tutaj zabijemy tych barbarzyńców. Świetnie, idziemy dalej. No, miśki padły, czyli mogę użyć sobie spokojnie czaru przyspieszenie na... łowcy skarbów? Aha, dobra, czyli tu już mam wszystko wykopane. Teraz użyjemy sobie czaru przyspieszenie na chłopach. W czasie, gdy węże będą blokowały po prostu dzięki temu... moich rywali, ja spokojnie zbiorę sobie skarby chłopami. Muszę dokładnie sprawdzić coś przy tym świętym gniewie, bo jedna rzecz nie daje mi tam spokoju. Będę musiał to sobie sprawdzić. U,
O, i to jest przyspieszenie, jakie mi się podoba. Jakbym jeszcze mógł sprawić, żeby trwało ono dłużej, to byłoby całkiem fajnie, ale chyba aż takich turbomocy nie mam. Tu na razie cieszy mnie, że przesunę sobie właśnie w ten sposób tych barbarzyńców. A teraz zaatakuję ich z dystansu. A, czyli świętym gniewem mogę sobie regenerować szał. Widzicie, i tak to jest, kiedy się nie poczyta instrukcji. Przez to pewnie spieprzyłem całą rozgrywkę. Na przynajmniej kilka odcinków. Bo gdybym w tamtej bitwie, pamiętacie, w poprzednim odcinku wiedział, że święty gniew właśnie daje mi szał, to najprawdopodobniej zregenerowałbym sobie ten szał spokojnie i ubiłbym tamte roboty. A tak widzicie, jak wyszło. Armia rozwalona i dupa. I mój rage po drodze. Jeszcze czarno, fajnie. O ile w legendzie cieszyłbym się, że coś fajnego padło ze skrzyni, to tutaj żałuję, że nie padło złoto. Ale wiecie, jak to jest. Większość ludzi jest wiecznie z czegoś niezadowolona. No a my Polacy to już podobno w szczególności wiecznie narzekamy tylko. Tak słyszałem, taką plotkę. Że podobno jesteśmy takim wiecznie jęczącym i stękającym narodem. Czy to prawda? Nie wiem. No to jest prawda, że Polacy lubią sobie ponarzekać. No ale... czy to jest aż takie złe? Dobra, pokonaliśmy tego miśka. Wszystko fajnie. Może troszkę złota. Level też pyknął. No dobra, troszkę więcej dowodzenia, mamy też runy, bardzo fajnie. No fajnie, nie mam kryształów, jeszcze lepiej, fajnie się zaczyna, fajnie się zapowiada, nie ma jak. Zwiat, Wolałbym te trofea. Magia, co mam z magii? Światło magii lub alchemia. Do bani, bądźmy szczerzy. Chwała zwiat. Ten zwiat nawet nie taki zły, ale na razie odpuścimy. Popłyniemy do Dubiru, czy jak się zwie ta nasza wyspa macierzysta. O, Debir właśnie. Z racji, że mamy już więcej doświadczenia, dowodzenia, to pojedziemy. Oczywiście sprzedamy też ten zwój, który mi się tu trafił. No i dokupimy trochę jednostek. Jakoś bardzo dużo to pewnie tutaj nie dokupię, ale może będę mógł coś dalej działać na wyspie Bolo. Trzy tysiące za 10. No to najpierw tutaj dokupimy sobie do pełna. Ci kapłani też są dobrzy, ale najpierw jeszcze węże. Za dwa to będę stanie mi 500 złota.
No i na jednego kapłana jeszcze mnie stać akurat. Dobra. Kapłanów mam dwóch. Czyli weźmiemy też rezerwy, które mam w tym zamku. O właśnie, tutaj. Żebym po prostu mógł też pokombinować troszkę ze zmianą ustawień. Ale powiem wam, boli mnie, że tyle wyposażenia musiałem też posprzedawać. Dobra. Płyniemy na wyspę Bolo, znowu. Ale z tym wyposażeniem nie jest źle, ponieważ... no tutaj ono już się trafia znacznie częściej niż w Legendzie. Bo w Legendzie nieraz mam tak, że kupię jakiś przedmiot, to do końca gry z nim biegam. Tylko go ulepszam. Silni. Myślę, że damy radę, co? Damy radę? I zapiszemy grę na roboczym naszym save'ie. Damy radę? Myślę, że damy. Co, raczej powinniśmy sobie poradzić tutaj. Zabiję 5 do 10, no i przynajmniej troszkę szału mi to dało. Dobra, podpalamy sobie rośliny. O właśnie, w ten sposób. Jakieś problemy techniczne znowu. Nie, powiem wam, nie wiem od czego to się tak dzieje, bo widzieliście, czasami niektóre odcinki bez problemu jestem w stanie nagrać wszystko ładnie w 30 fpsach, 40, nawet więcej, a czasami wychodzi taka lipa. I to jest bardzo ciekawe, bo gry, które wymagają niby dwurdzeniowego procesora, jak Cywilizacja 5, którą wam nagrywam również, potrafi jakoś nagrać się ładnie, bez tutaj właśnie jakiegoś cięcia, lagowania i innego tego typu szajsu. A tutaj gra, która wymaga jednorodzeniowego procesora, nagle robi jakieś problemy. Dobra. Skarby. Dawaj, mały kop. Musimy wykopać te skarby. Bo potrzebujemy złota. Dokładnie w ten, tak, potrzebujemy dużo złota. Dobra. Spowolnienie. Wiecie, nad czym teraz myślę? Jak przestawić sobie te misie? Zrobimy tak. Przyspieszenie. Łowca skarbów tutaj. Dobra. I teraz tak. Dobra, węże dostały. O kurczę, coś mi wpadło do gardła. Poczekajcie chwilkę, bo nie będę w stanie mówić. O, w mordę.
Okej, już lepiej. Nie wiem. Coś mi, kurczę, wpadło do gardła. Bo podjadam sobie tutaj paluszki. Mam nadzieję, że tego nie słychać. No i fajnie, bo mam teraz dużo punktów szału, więc mogę tutaj spokojnie smokiem operować. Mam też jeszcze wystarczająco many, żeby też czarami ognistymi niszczyć wrogów. Tak jak na przykład teraz. Oni są chyba podpaleni nawet. Tak mi się wydaje. Dobrze, zatrucie jest. Ups. I co, i rzuci się na tych chłopów? Coś takiego. Dobra. Obrażenia 75, a tutaj jest 130, no to... O czym my tu rozmawiamy? Tutaj zdecydowałem, że najlepiej będzie jednak... zaatakować cel, który... który po prostu mogę wyeliminować. Dobra, wężami podjedziemy po ten skarb. No, a fajnie, magiczny kryształ. Tutaj wskrzesimy sobie tych chłopów. I teraz tak. Cały ogień skoncentrujemy na tym miśku. Całą naszą tutaj siłę. Również smokiem będziemy go atakować, troszkę go muszę przesunąć. Wężami zabierzemy się tutaj za te drugie misie. A czarami postaram się skasować tych łuczników. A przynajmniej jeden ich oddział postaram się wytępić. Tak, błogosławieństwo. Jednak węże są najmocniejszym oddziałem, więc warto je tutaj jeszcze dodatkowo wybustować w górę. Żeby jednak biły mocniej. Zły pomysł. Teraz tak, tutaj atakujemy. Tu nie, tu zabijemy te dwa misie. Niech one już mi nie przeszkadzają. O właśnie. To jest ciekawe, że niektórych takiej maszyny ten smok nie może przesunąć swoim ogonem, ale już niedźwiedzia potrafi przesunąć. Ciekawostka taka, jak on to niby zrobił, ale dobra. No to jest gra, która rządzi się, wiadomo, gry rządzą się swoimi prawami, więc nie będę się tutaj czepiał o to. Dobra. Myślę, że tą bitwę jeszcze też wygramy, ale przy całkiem sporych stratach. Tutaj zabijemy sobie trzech jeszcze łuczników. No, powiem wam, strasznie dużo jednostek tracę w tych bitwach. Nie mam po prostu takiej przewagi miażdżącej, która dałaby mi możliwość, no po prostu wiecie, wybicia przeciwnika w, tak, na
tyle szybko, że on nie byłby w stanie mi zaszkodzić. Tutaj sobie skasujemy tych łuczników. Dobra, łucznicy leżą. Teraz zajmiemy się misiami. Czekaj. No i teraz smokiem będę cały czas tutaj sobie starał się atakować właśnie tych łuczników. Wężami natomiast będę starał się skasować tutaj jak najszybciej te miśki. To jest też ciekawe, że łucznikom w tej grze nigdy nie kończą się strzały. Zupełnie nie jest to tak, jak to było w Heroesach trójce, gdzie właśnie, pamiętam, strzały mogły się skończyć w pewnym momencie. No chodź tutaj, ja go sobie będę posuwał trochę bliżej, po prostu, żeby zbliżał się w stronę tych węży. To myślę będzie bardzo dobra tutaj strategia. A widzicie, mieli być silni, no to są silni, ale na szczęście mam tutaj trochę tego szału, trochę tej many, no i smoka, jakby nie patrzeć na ten smok, kurczę, to jest tak przydatna jednostka, powiem wam, w tej rozgrywce, że bez niego to ja czarno to widzę. Wiesz, no gdyby nie smok, to ja już bym był rozjechany z 10 razy. No dobra, tą bitwę wygramy. Ale spójrzcie, no jakim kosztem. Został mi jeden w sumie oddział tych węży. No fajnie, że dużo doświadczenia i że smok dostał level. No ale jednak. Piorun kulisty. Smok przywołuje piorun, który uderza we wrogów. Ofiary. 10%. 15% oddziału i porażenie 20%. O, alchemia bojowa poziom drugi. Fajnie, co to daje? Aha, większa ilość obrażeń. Dobra. Teraz oczywiście wiadomo, ja tutaj nie pokonam w tej chwili już niczego z tak małymi siłami. A złota też nie mam za dużo. Więc trzeba popływać, poszukać jakiegoś miejsca, gdzie po prostu będę w stanie coś zrobić. Gdzie będę w stanie po prostu powalczyć tak, że nie stracę jednostek, a będę w stanie wykopać te skarby po prostu. A fajnie, trzy runy umysłu. Może jakieś fajniejsze talenty. O, trofea. Jak najbardziej. Z magii coś mogę. Alchemia. Ta umiejętność zwiększa ilość otrzymywanego po bitwie złota. Jak najbardziej. Przyda mi się. No bo widzicie, jakie mam problemy tutaj właśnie z... Tutaj alchemię wezmę. Z złotem w tej grze. Płyniemy znowu do tego debiru. Oczywiście znowu musimy dokupić jednostek. Obawiam się sytuacji, gdzie po prostu już nie będę miał jednostek do dokupienia. Taka sytuacja może być dosyć problematyczna. Mam nadzieję, że jednak do niej tutaj nie dojdzie. Chłopi, nie. Tych chłopów na razie nie będę kupował. To nie jest aż tak mocna jednostka. 23. I zostanie mi 600 złota. I co ja teraz kupię za 600 złota?
No, kupię dwa węże, fajnie. Tu niestety nic. A kapłanów mam już maksimum, jakie mogę mieć. Tam jeszcze widzę jakieś gniazdo węży. Ale posłuchajcie też tej muzyki, jaka fajna. Muzyka jest akurat tą rzeczą w King's Bounty, która najbardziej mi się podoba, powiem wam. Jest ona naprawdę niesamowicie klimatyczna. Aha, tutaj już są puste te gniazda, dobra. No dobra, to jedziemy znowu do statku. I teraz mamy problem, bo na wyspie Bolo nie zdziałam już za dużo. Nie pokonam tych wszystkich przeciwników, którzy tam są. Więc zrobimy sobie save'a, takiego roboczego znowu. I zahaczymy tutaj o zardzewiałą kotwicę, bo tutaj mam też questa do oddania, z tego co pamiętam. To jest oczywiście piracka Melina. Niezwyciężeni. Niezwyciężeni. Zabójczy. O. Oddział wrogiego bohatera, Zagzag. Ja chyba mam na niego misję. Tak. Wow. Nie, tu jest wszystko dla mnie na tak hardkorowym poziomie, że na pewno nie wygram. Bandyta. Cofnij się. Bardzo silni. Zabójczy. Dobra, Amelia, uciekaj, 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 no róży! Aaaa. Tak, no, na pewno, tak, jasne. I na takie chwile właśnie robimy ten zapis, kiedy Amelia tyłkiem o coś zahaczy i nie może uciec po prostu, bo ja bym z chęcią uciekał przed tymi bandytami dalej. No ale widzicie, ona miała troszkę inne plany. Jak to baba zawsze zrobi po swojemu. Niezwyciężeni. O, coś tu jest. Złoto. Jest okej. A i tu są wilki, które jak dobrze wymanewruję, to chyba oddamy questa na te... z tą kontrabandą. Tak mi się coś wydaje. Takie mam przeczucie. Tylko muszę te wilki wymanewrować najpierw. Dobra, poszły gdzieś. Więc uciekamy, tak? Tak? Poszukiwacz skarbów. A co to daje? O! Fajnie, więcej doświadczenia. No dobra, chodź tu. Wspaniale, nowy nabywca. Właśnie otrzymałem dostawę wysokiej jakości towarów prosto z podziemnych sklepów Montero. Co tam masz?
Nie, słabe. Korona cierniowa. Kojarzy mi się tylko z jednym. Dobra, chodź tu. Harry Topór przysłał mnie tu w sprawie przemyconych kilofów. No, nareszcie coś. W Takronie zawsze brakuje tych kilofów. Świetna robota. Trzeba teraz pokryć twoje koszty dostawy, jak to się mawia w naszym przemytniczym fachu. Świetnie, odebraliśmy nagrodę. Nareszcie mamy złoto. Teraz jeszcze... Szybko do Debiru. Uciekamy. I na tym zakończymy misję. Jak tylko wykupię sobie jednostki. No nareszcie jest troszkę lepiej sytuacja z hajsem stoi. Jeszcze jakieś zadania? Wyjaśnij Rolfowi, że postępował niewłaściwie. Aha. Dobra. Odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale tylko troszeczkę, nieznacznie. Tu oczywiście sprawdzimy sobie. Pułapkę już mam, dobra. Chłopi. Tak, zaklęcia. Pułapkę sprzedajemy. Dobra, zbieramy węże. Ups, tędy? Nie tędy? Nie tędy, kurde! Pobłądziłem w nocy. Teraz ważna sprawa, nie rozdupczyć całego hajsu. Dobra. Jak się rozwali... Co to? Jakąś questa mogę tu oddać? Kapłanko potrzebuje kamienia nadziei. I jak ma to są amulet oświecenia? Nie, wciąż go szukam. Czyli to tylko zaznacza, że tu mam oddać questa, a nie, że mogę go sobie... A nie, że mamy zaliczonego. No to dupa. Liczyłem, że mam jakiegoś questa, którego mogę oddać. Dobra, bo odcinek nam się przeciąga. Jak widzicie, nareszcie jest jakiś mały progres. Nareszcie jest... Coś drgnęło do przodu. Tak więc, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejny odcinek z King's Bounty, Wojowniczej Księżniczki i nie tylko. Tak więc dzięki i na razie.